Cześć, witajcie w pierwszym dniu mojej misji. Dzisiaj zajmiemy się odcinkiem szyjnym i górną partią kręgosłupa. Jeżeli nie masz piłki, możesz usiąść również na krześle. Ważne jest to, żeby twój kąt pod kolanami był zbliżony do 90 stopni. Wciągnij dolny brzuch delikatnie, ale nie luźnobiernie, tylko delikatnie zaangażuj też mięśnie w dole brzucha. Wyciągnij długi kręgosłup, tak jakbyś szczyt głowy chciał albo chciała wyciągnąć do sufitu. Zrób głęboki wdech i powoli z wydechem zbliż brodę do mostka. Rozluźnij barki, rozluźnij obręcz barkową. Powoli z wdechem wróć do centrum i otrój głowę delikatnie do tyłu. Zrób głęboki wdech i z wydechem przejdź brodą do mostka. Zrób głęboki wdech, urośnij głową do sufitu i delikatnie odchyl głowę do tyłu. Zrób głęboki wdech i z wydechem przód. Nie napinaj barków. Wróć powoli do centrum. Popatrz za prawym ramieniem. Wyciągaj cały czas długi kręgosłup. Nie pozwól się odcinkowi lędźwiowemu zapadać. Wróć do centrum i powoli z wydechem za lewym ramieniem. Głęboki wdech i wydech za prawym. Wdech za lewym, wydech. Zrób głęboki wdech, wróć do centrum i powoli powędruj prawym uchem do prawego barku. Centrum wróć i lewe ucho do lewego barku. Ucho do barku, jeszcze raz rozluźnij bok szyi. To ćwiczenie możesz wykonywać zawsze wtedy, kiedy czujesz, że twoja szyja jest napięta, dużo siedziałeś albo siedziałeś przed komputerem. Wtedy mięśnie przy kręgosłupowym odcinku szyjnym powinny się delikatnie rozluźnić. Zostaw ucho prawe przy prawym barku i odłóż prawą dłoń na głowę. Powinieneś mieć dużo szyi tutaj, znaczy dużo szyi, dużo miejsca dla szyi. Łopatkę niech powędruje w dół, a drugą rękę zadartą opuść do poziomu biodra. Powoli przekręć głowę delikatnie po przekątnej. Wyciąga się teraz bok i delikatnie tył szyi. Powoli z wdechem wróć do centrum i druga strona. Lewe ucho niech powędruje teraz do lewego barku, a lewa dłoń na głowę. Prawa dłoń zadarta. Dużo miejsca dla szyi. I powoli, delikatnie po przekątnej. Rozciąga się bok, tył szyi. Mam nadzieję, wróć do centrum, że teraz twój odcinek szyjny się troszeczkę rozluźnił i czujesz się nieco swobodniej. Zrób głęboki wdech. Unieś ręce do poziomu barków i z wydechem delikatnie zrotuj się do boku. Niech ręce zostaną cały czas w linii barku. Zrób głęboki wdech, wróć do centrum i z wydechem zrotuj się w drugą stronę. Zrób głęboki wdech i jeszcze raz z wydechem rotacja. Cały czas wyciągaj długi kręgosłup, rośnij w kręgosłupie, nie pozwalaj się plecom zapadać. I wydech. Dolny brzuch jest delikatnie wciągnięty do środka i napięty na 30%. Wyobraź sobie, że tak jakbyś miał 10 dziurek z pasku do spodni, jesteś zapięty tylko na 3. I wydech. Głęboki wdech centrum. Unieś ręce do sufitu. Unieś barki do uszu, wdech. I z wydechem opuść, cofnij łopatki. Jeszcze raz wdech. I wydech, dół. Wdech. I wydech. I wdech. Wydech, cofnij. Jeszcze raz wdech. I wydech. Powoli bokiem opuść ręce do poziomu bioder. Będziemy dzisiaj potrzebować jeszcze jednego rekwizytu. Bardziej mogłam powiedzieć na samym wstępie. Będziemy potrzebować, ja mam akurat pasek, ale ty możesz użyć na przykład kija od szczotki lub innego przyrządu. Takiego, który będziesz w stanie złapać nieco szerzej niż na szerokość barków. Z wdechem unieś ręce nad głowę i z wydechem opuść delikatnie za głowę. Jeszcze raz wdech, góra, wyciągnij długi kręgosłup i z wydechem opuść kij, pasek na kolana. Jeszcze raz wdech i wydech. Wyciągaj cały czas długi kręgosłup, wyciągaj szczyt głowy do sufitu. Głęboki wdech i wydech. Głęboki wdech
i wydech. Wdech, wyciągnij ręce do sufitu i z wydechem opuść. Jeszcze dwa razy głęboki wdech. Łopatki są cały czas cofnięte, dużo miejsca dla szyi i wydech. Głęboki wdech, ostatni raz, wydech, dół. Głęboki wdech, wyciągnij sufit i wydech do dołu. Wdech, ręce unieś na wysokość klatki piersiowej i z wydechem delikatnie zrotuj. Głęboki wdech, centrum i z wydechem zrotuj w drugą stronę. Głęboki wdech i wydech. Mocno zapracuj brzuchem, żebrami. Niech to kręgosłup brzuch skręca. I jeszcze po razie. Głęboki wydech. Wdech, centrum. I ostatni raz wydech. Centrum na lewą, żeby było symetrycznie. Wdech, centrum. I opuść dół. Możesz odłożyć kij albo pasek na bok. Zrób głęboki wdech i z wydechem delikatnie wyciągnij długi bok. Możesz to ćwiczenie wykonywać również na krześle. Głęboki wdech, druga strona. Wyciągnij bok. I jeszcze raz. Wdech, centrum i jeszcze raz. Pamiętaj o oddechu. Stabilizuj delikatnie brzuchem. Jeżeli siedzisz na piłce, jeżeli masz w domu piłkę, to super. Jeżeli nie, oczywiście nie potrzebujemy tej piłki. I ostatni raz. Wdech. Centrum. Dłonie mogą zostać wzdłuż tułowia, wzdłuż kręgosłupa. I powoli przenieś ciężar na jedną nogę. Unieś kolano do góry i wydech dół. Jeszcze druga strona teraz. Skup się na tym, żeby nie przenosić całego ciężaru do boku, tylko zostać możliwie stabilnie w centrum. I jeszcze wdech. I z wydechem opuść. I wdech. Wyciągaj cały czas długi kręgosłup. Wydech, dół. I jeszcze wdech. I wydech, dół. Wdech, góra. I wydech. Wdech. I wydech, i wdech, i wydech. Jedną nogę wyciągnij do boku, prostą, drugą ugiętą, w miarę prostą, tak? Nie musi być zupełnie wyprostowana, na tyle, na ile pozwala Ci przedmiot, na którym siedzisz. Rękę po przekątnej odłóż na udo, zrób głęboki wdech, wyciągnij długi bok. I z wydechem delikatnie wróć przez centrum. Jeszcze raz wdech, wyciągnij długi bok. I z wydechem wróć przez centrum. Głęboki wdech, wyciągnij bok do sufitu, tak jakbyś znajdowała się w bardzo wąskim pomieszczeniu. I wydech. I jeszcze raz wdech, wyciągnij długi bok, zostań chwilę w tej pozycji. Cofnij łopatkę, tak żeby Twoja szyja nie była miażdżona przez bark. I powoli z wydechem. Centrum, krąg po kręgu, góra. Głęboki wdech i z wydechem roll. Możesz to robić również siedząc na krześle. I wdech, góra. I powoli dół. I ostatni raz roll, kręgosłup, krąg po kręgu, dół. I wdech. Powoli zmień nogi. Odłóż rękę po przekątnej na udo. Zrób głęboki wdech. Otwórz do boku. I z wydechem wróć przez centrum. Jeszcze raz wdech. I wydech. Głęboki wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I teraz zostań chwilę w pozycji. Otwórz bok do sufitu, wyciągnij. I powoli centrum. Wróć, góra.
Wyciągnij długi kręgosłup i z wydechem krąg po kręgu rol do dołu. Z wydechem góra. I wydech dół. I wydech. Zostań w długim kręgosłupie. Ugnij nogę, wróć do pozycji wyjściowej. Trochę się zmobilizowaliśmy, poruszaliśmy na boki. Teraz wrócimy jeszcze na chwilę do kręgosłupa szyjnego. Odłóż dłonie na czole, wyciągnij kręgosłup na całej długości do sufitu i powoli oporuj przez 5 sekund czołem na dłoni, a dłońmi na czoło. 3, 4, 5 i delikatne rozluźnienie. I jeszcze. Raz. 2, 3, 4, 5, delikatne rozluźnienie. I jeszcze kilka razy. Oporuj mocno, naciskaj czołem na dłonie i dłońmi na czoło, rozluźnij. I znowu. Rozluźnij. I jeszcze. Barki w dół, łopatki w dół. I jeszcze chwila. Raz, dwa. 3, 4, 5. Rozluźniamy. Na pewno poczułeś tą pracę w odcinku szyjnym. Rozluźnij delikatnie ręce, obręcz barkową. To samo teraz powtórzymy z tyłu głowy. Czyli opieramy dłonie z tyłu na potylicy i powoli napieramy. Łokcie są szeroko otwarta klatka piersiowa i napieramy. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Rozluźnij. I jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5. Wyciągaj cały czas długie plecy. I jeszcze raz, 2, 3, 4, 5. Nie napinaj barków. Zostaje nam jeszcze dwa razy. Raz, 2, 3, 4, 5. I ostatni raz rozluźniamy. 5. 4, 3, 2 i 1. Uff, rozluźniam delikatnie barki, krążenie ramionami i do przodu, i 2, i 3. Możemy już odstawić krzesło, możemy już odstawić piłkę na bok. Krzesło, piłkę, w zależności od tego, co macie. Stańmy sobie przed matą, przed ręcznikiem, w zależności od tego, czym dysponujecie. Wyciągnijcie długi kręgosłup, stopy są ustawione na szerokość bioder, zróbcie głęboki wdech i powoli z wydechem powędrujcie brodą do mostka i krąg po kręgu, zrolujcie kręgosłup do dołu. Naprawdę krąg po kręgu to nie jest skłon, to nie jest bierne schodzenie, tylko krąg po kręgu uruchamiamy cały kręgosłup na całej długości i chcemy zrobić z niego literę C. Ręce zwisają sobie luźno, nie napinam ich, nie trzymam ich tu, nie napinam dłoni, tylko luźno. I powoli z wdechem, teraz kolana mogą być delikatnie przygięte, nie muszą być proste. I powoli z wdechem ciągnę kość krzyżową między pośladki i wracam krąg po kręgu do góry. Wyciągam długi kręgosłup, wdech i powoli z wdechem jeszcze raz roluję. Jeżeli zrobisz to ćwiczenie powoli, dokładnie, poczujesz, jak rozciągają się mięśnie przykręgosłupowe. Łuk stopy jest podciągnięty. Nie stoisz na luźnej nodze, luźnej stopie. Może pokażę, o co chodzi. Chodzi o to, że moja noga nie jest puszczona luźno w ten sposób, tylko jest delikatnie podciągnięta. Tak? Tutaj widać, jak łuk stopy podciągam do góry. Stopy płaskie. Jeszcze. Widać wtedy, jak się ustawia kolano, udo, aż do miednicy. Wróćmy jeszcze raz. Teraz z tą wiedzą o krótkiej stopie, o podniesionym, podciągniętym łuku stopy mogę się wyciągnąć jeszcze lepiej do góry. I z wydechem powoli zejść w dół. Składając kręgosłup krąg po kręgu.
I powoli z wydechem góra kręgu. I jeszcze ostatni raz wydech dół. Odkładam dłonie na macie. Idę 3-4 kroki do przodu. Odstawiam kolana, krzyżuję podudzia i powoli przechodzę do siadu. Stopy są ustawione równolegle, kolana ustawione równolegle. Chwytam się dłoni pod kolanami. Robię głęboki wdech i powoli z wydechem roluję dolny kręgosłup. I z wdechem powoli krok po kręgu rosnę do góry. I jeszcze raz wydech, roluję. I wdech, rosnę powoli do góry, do sufitu. Wydech. Postarajcie się wciągnąć brzuch, delikatnie go zaangażować na 30%, tak jak już mówiłam wcześniej. I z wdechem góra. Wydech. I wdech. Jeżeli czujecie trochę więcej siły, możecie dłonie wyciągnąć przed barki, z wydechem zrolować i powoli góra, krąg po kręgu. I jeszcze dwa razy wydech. Jeżeli nie czujesz się na siłach, możesz trzymać się cały czas pod kolanami. I wdech, i wydech. I z wdechem powoli góra. Wdech i z wydechem położymy się na macie, przesunę się trochę do przodu i z wydechem powoli kładę się na matę. Długi kręgosłup ustawiam na macie, wyciągam dłonie do sufitu. Z wdechem rozszerzam je na zewnątrz, głęboki wdech i z wydechem obejmuję drzewo. Długi kręgosłup. Dolnych pleców nie wbijam w matę, ani nie zostawiam ich luźno uniesionych. I z wydechem. I głęboki wdech. Wydech. Wdech. Otwieram szeroko klatkę piersiową. I z wydechem zamykam. I wdech. Palce dłoni mogą pójść do podłogi. I z wydechem góra. Wdech i wydech, głęboki wdech i wydech, mogę dołączyć nogę, wdech, wyprost i wydech, zamknięcie, wdech i wydech i wdech, wyprost delikatnie pod kątem, wydech, zamknięcie i jeszcze raz wdech i wydech. Powoli odstawiam nogę i druga noga. Wdech i wydech, wracam. Ręce na przemian, góra, dół, wydech. To jest też ćwiczenie koordynacyjne. Wdech i wydech. I wdech. Brzuch cały czas trzymaj delikatnie napięty. Wdech pod kątem, wyprostuj nogę. I wydech. I wydech. I wdech. Jeżeli z nogą jest za dużo, jest za ciężko skontrolować swoje ruchy, możesz wrócić do wersji bez nogi. Wdech i wydech. I teraz wdech, jedna ręka góra, druga dół. I powoli bokiem ręce szerokie otwarcie idą, zmieniają swoje ułożenie i wracają na klatkę piersiową. Wdech, otwarcie szeroko, sięgnij opuszkami palców daleko i z wdechem powoli wróć nad klatkę. Wdech, wyciągnij ręka góra, dół, bokiem, długa klatka piersiowa i wydech, wdech i wydech. I ostatni raz wdech i wydech. Ugnij łokcie, odstaw dłonie na matę, wyciągnij długi kręgosłup. Łokcie ugięte pod kątem 90 stopni. Wyciągnij długi kręgosłup na macie, zrób głęboki wdech i z wydechem powoli pociągnij ramiona w dół w kierunku tułowia.
Głęboki wdech i wydech. Pilnuj, żeby to nie działo się z Twoim kręgosłupem i swoją klatką piersiową, tak? Wtedy nie pracujemy tak, jak należy. Tak, czyli cały czas wyciągamy długi kręgosłup między stopy. Dolny brzuch jest zasadny, leżymy teraz na plecach, więc jest nam łatwo. Jeszcze raz głęboki wdech i z wydechem ściągnij ramiona w kierunku tułowia. Nie musisz dociągać ramion aż do samego końca. Ważne jest to, żeby dłonie miały jak najdłużej kontakt z podłożem i żeby nasza klatka piersiowa nie wychodziła do góry. I jeszcze trzy razy wdech i wydech. Głęboki wdech i wydech. Zamykaj żebra. Ostatni raz wdech i wydech. Zostaw ramiona, łokcie przy bokach ciała, wbij pięty w matę, wbij w łokcie w matę i mocno napnij całe ciało, wbijając łokcie i pięty w matę. 2, 3, 4, 5, rozluźnij. 2, 3, jeszcze raz wbij. 2, 3, 4, 5, rozluźnij. Wbij łokcie, pięty. 2, 3, 4, 5, rozluźnij, jeszcze dwa razy, 5, 4, 3, 2, 1, rozluźnij. Zrób to ostatni raz porządnie i rozluźnij. Połącz podeszwy stóp, kolana niech pójdą sobie na zewnątrz. Łokcie szeroko otwierają klatkę piersiową, dłonie podpierają potylicę. Unieś łokcie delikatnie do sufitu i powoli krąg po kręgu. Unieś się, nie napinając brzucha, to nie jest ćwiczenie na brzuch. Wydłuż szyję, wydłuż odcinek szyjny i powoli krąg po kręgu. Odłóż na matę, otwórz łokcie do sufitu i powoli wróć na matę. Wydłużaj szyję, wydłużaj głowę i powoli teraz unieś tylko prawy łokieć i delikatnie do lewej strony. Wróć na matę i druga strona. Unieś lewy łokieć. I jeszcze raz. Prawy łokieć góra. Powoli wróć do centrum. Stopami wróć na matę. Wyciągnij drugą lewą nogę. Prawą nogę delikatnie unieś i przenieś prawą nogę za lewe udo. Połóż lewą rękę na prawym kolanie, a prawą ręką otwieraj szeroko klatkę piersiową. Spójrz się za prawym ramieniem. Postaraj się dokleić prawą łopatkę do maty. Powoli zacznij rysować dłonią w górę, zataczając szerokie koło, sięgaj opuszkami palców najdalej jak się da, przekręć się na bok, powoli zarysuj koło przed twarzą, przed brzuchem, przed biodrem, powoli wróć do otwarcia, głęboki wdech, szerokie otwarcie, pamiętaj, żeby sięgać ręką najdalej jak się da, głęboki wdech i powoli wydech. I jeszcze raz głęboki wdech, otwarcie, sięgaj ręką najdalej jak się da. Poczuj, jak otwiera się bok, ramię, klatka piersiowa i wydech. I powoli zmień kierunek krążenia. Głęboki wdech i wydech. Jeszcze raz głęboki wdech, wyciągaj daleko rękę i wydech. Głęboki wdech, wyciągnij daleko rękę. I wydech. Ostatnie okrążenie po tej stronie. Poczuj przestrzeń w swoim ciele. Wyciągnij się najdalej jak się da. I teraz zostaw rękę po przekątnej. Poszukaj miejsca, w którym czujesz ciągnięcie w ramieniu, w klatce piersiowej, w boku. I zostań tam chwilę. Swobodnie oddychaj. Głowa patrzy przed siebie.
Teraz wróć ręką, możesz zostać w tej pozycji nieco dłużej. Wróć ręką do poziomu barku i sprawdź, czy twoja łopatka jest bliżej maty, czy masz więcej miejsca. Pomóż sobie lewą ręką i wróć powoli nogą do centrum. Odłóż prawą nogę i wyciągnij ją długą na macie. Przyciągnij lewą nogę i odłóż delikatnie lewą nogę za prawym biodrem. Lewą ręką wyciągnij w linii barku do boku. Wyciągnij mocno cały bok. Poczuj, jak otwiera się ramię, jak otwiera się klatka piersiowa, bok. Wyciągnij. Powoli z wdechem zacznij wyciągać daleko koniuszki palców, opuszki palców. Zarysuj obszerne koło nad głową, przed twarzą, przed klatką piersiową, nad kolanem, nad biodrem. I wdech, otwarcie. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Ostatni raz w tą stronę, wyciągnij daleko wdech i powoli zmień kierunek krążenia. Powoli wróć ręką do dołu, wyciągnij przed klatką i do góry nad głowę wdech. I powoli wydech. I jeszcze raz wdech, pamiętaj, wyciągaj się najdalej jak się da. Wyobraź sobie, że jest tam dodatkowa osoba, która ciągnie cię za rękę i pozwala ci znaleźć więcej miejsca w swoim ciele. I jeszcze raz wdech. I zostań teraz ręką po przykątnej. Wzrok skieruj przed siebie na sufit. Poszukaj tego miejsca, w którym brakuje ci przestrzeni w twoim ciele. W którym delikatnie ciągnie ramię, klatkę piersiową albo bok. Zostań tam jeszcze chwilę. Powoli pomóż sobie. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Wróć ręką do poziomu barku. I sprawdź, czy łopatka jest nieco bliżej maty. Powoli pomóż sobie prawą ręką. Wróć nogą do centrum. I wyciągnij obie nogi i obie ręce długie na macie. Poczuj to wydłużenie, które zbudowałeś w swoim ciele. Ugnij delikatnie nogi z wdechem. Przenieś ręce za głowę, sięgnij daleko i z wdechem wróć do poziomu bioder. Jeszcze raz wdech, długi kręgosłup i wróć do poziomu bioder. Wdech i wydech. I głęboki wdech. Zostań rękami nad głową. Wyciągnij teraz długie nogi, zadrzyj palce stóp i wydłuż palce stóp. Zadrzyj palce stóp i wydłuż. Wydech. Wdech. I wydech ostatni raz. I wdech. Powoli umij lewą nogę. Przekręć się do leżenia na boku. Jak poczujesz się gotowy, odepnij się lewą dłonią od maty, od podłogi i powoli wstań do siadu. Siądź w siedzie skrzyżnym, ale odwrotnie niż normalnie. Czyli jeżeli normalnie układasz prawą nogę z przodu, teraz ułóż lewą nogę. Zrób głęboki wdech, wyciągnij obie ręce do sufitu, wyciągnij długi prawy bok. Wyciągnij długi lewy bok. Jeszcze raz prawy i lewy i prawy i lewy. I jeszcze raz przypomnienie dla barków góra i dół. I wyciągnij góra i dół. I jeszcze raz wdech i z wydechem dół. Do zobaczenia jutro w kolejnym treningu.